Cześć. Jestem osobą głuchą, nie głuchoniemą. Komunikujemy się przy użyciu rąk. Mimo tego, że nie słyszymy, jesteśmy tacy jak wy. Dziś pokażemy wam, jak łatwiej możemy się porozumieć. Ty, gdy wchodzisz, mówisz dzień dobry. My musimy inaczej zwrócić twoją uwagę. To, co możesz uważać za krzyk, jest naszą próbą porozumienia się z tobą. Pamiętaj, że forma i gramatyka urzędowych pism jest dla nas trudna do zrozumienia. Kiedy odwracasz głowę lub zasłaniasz usta, nie wiemy, co do nas mówisz. Nie bój się kontaktu z osobami niesłyszącymi. Jesteśmy otwarci na każdy rodzaj komunikacji. Dzień dobry. Nie słyszy pan? Dzień dobry. Proszę bardzo. Czym mogę pomóc? Wniosek, aparat słuchowy, tak? Dowód, proszę. Dowód. Dziękuję. Wniosek uzupełnić. Dobrze? Tu i do mnie przynieść. Faktura, aparat, skierowanie NFZ. Nie musisz znać języka migowego, ale miło jest, gdy pokazujesz otwartą postawę i używasz znaków z języka migowego. Mów prosto, wolno i zrozumiale. Nie bój się użyć kartki i długopisu do komunikacji z nami. Pamiętaj, umiemy czytać, tylko czasem nie rozumiemy gramatyki języka polskiego. Pokazuj nam dokładnie, co i jak mamy zrobić. Okaż cierpliwość i zrozumienie. To sprawi, że wszyscy będziemy się czuć komfortowo.